czy wracać do Polski, czy też wyjechać z Polski, to taki najnowszy update tego, co się dzieje w Polsce i czy na przykład warto będzie wracać do Polski po wyborach, bo jak wiemy, już zaraz zbliżają się wybory, jak wiemy, zaraz znowu Polacy zdecydują, jak będą między innymi żyć chociażby pod kwestią polityczną przez następne 4 lata. No i czy w takim wypadku to jest dobry prognostyk te wybory, czy złe prognozy raczej są, jeżeli chodzi o wybory. Czy się opłaca wrócić do Polski, czy raczej wyjechać z Polski? Ja oczywiście nikogo nie namawiam do powrotu do Polski, czy też wyjazdu z Polski. Pamiętajmy, że każdy ma swój mózg, każdy jest inny, każdy ma inne możliwości. Ja tylko przedstawiam, szanowni państwo, fakty, ja tylko przedstawiam opinie, ja tylko przedstawiam tutaj sposoby, to co się dzieje, matematykę, jak to wygląda w liczbach, prawda? Czy się opłaca, czy się nie opłaca? Jakie są szokujące rzeczy, a jakie są może i fajne rzeczy w Polsce, pod takimi właściwie właśnie kątami będziemy próbowali rozstrzygnąć, co się dzieje w danym momencie w Polsce i czy opłaca się wrócić do Polski i komu może się opłacać wrócić do Polski, bo jak wiemy, szanowni państwo, Polska to jest nasz kraj, to jest nasz dom, nie ma jak w Polsce, przede wszystkim super w Polsce jest w wakacje, na wiosnę, no i tak właśnie do końcówki września, no to jest bardzo miły czas, prawda, tak pół roku w roku w Polsce jest cudownie, fajnie i pięknie, no potem przychodzi ta szarówa, zima, prawda, drogie ogrzewanie, zimno, ciemno, no tak to już właśnie jest, pół roku jest miło, fajnie i przyjemnie, a drugie pół roku jest ciemno, zimno i śmierdzi, prawda? Tak więc, no śmierdzi, no bo śmierdzi z kominów, prawda? No ale to taki mamy po prostu klimat, ale to nie oznacza, że zabronić ludziom kominów, chociaż no jest właśnie w Polsce taka partia, która by chciała Polakom zabronić kominów. Jest taka partia, szanowni państwo, na przykład ja uważam, że gdy lewica, gdy komuniści, gdy PO nawet wygra wybory i wejdą w koalicję z komunistami, chyba u nich tam już w ogóle są komuniści, to nawet nam zakażą kominów, nakażą zamurować te kominy. Tego rodzaju to są właśnie ludzie, właśnie w kraju, w którym jest 10 czy 15 na minusie, czy nawet dochodzi do 20. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, musimy zacząć przede wszystkim. Mówię wprost, szanowni państwo, ja kocham Polskę, ja po prostu kocham mój kraj i bez mojego kraju żyć nie mogę dłużej, prawda? Ale też w Polsce ciągle żyć też jest źle, prawda? Więc trzeba jeździć po tym świecie, trzeba sobie jeździć w ciepłe kraje, trzeba sobie upiększać te życie. No ale bez Polski, szanowni państwo, nigdy nie umiałem żyć, powiem tak wprost, prawda? Ja bez Polski nie umiem żyć, ja mogę być gdzieś na przykład poza granicami kraju rok, 10 miesięcy, 15, 2 lata, ale no, bez Polski żyć nie mogę, muszę przyjechać, muszę być, prawda, zawsze przyjeżdżałem do Polski, jak gdy 20 lat temu wyjechałem z Polski, przyjeżdżałem zawsze bardzo dużo do Polski, bardzo, 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 bardzo dużo, prawda, i bez Polski po prostu ciężko żyć w znacznym stopniu. Jak się jest Polakiem i się mieszka akurat w Europie, prawda, i można po prostu wsiąść w jakiegoś tam Ryanaira czy Wizzara i sobie przylecieć. Teraz te bilety są niestety droższe. No ale mówmy wprost. No Polska dzieli się na takie dwie części, prawda? Jest zima, zimno, zimno, drogo, śmierdzi, prawda? A i druga ta część, wiosna, piękna wiosna, cieplutko, fajniutko, słonecznie, ptaszki latają, jest fajnie, jest naprawdę fajnie. Polska w wakacje jest cudowna. Zielono, fajnie, pięknie, prawda? I nie trzeba przede wszystkim używać gazu i węgla i drewna, nie trzeba ogrzewać swoich domostw. No i dla tych wszystkich, którzy mówią, że na przykład to nie jest problem, jeżeli chodzi o ogrzewanie swoich domostw, no to proszę zobaczyć, tutaj mamy pogodę, prawda? I dlaczego to jest bardzo, przede wszystkim to jest bardzo ważne na temat tego, czy pozostać w Polsce, czy też wyjechać z Polski, prawda? Bo widzicie, bo można mieć 50 lat
i zimna pogoda wcale nie musi być takim problemem w Polsce, ale jeżeli się na przykład ma 25 lat czy 30 lat i się ma dwoje czy troje małych dzieci i do tego dom i przychodzi zima i ogrzanie tego domu kosztuje 2000 zł miesięcznie gazem i to tak wiecie na pograniczu zimna, tam trzymając na 21 czy 22 stopnie, prawda? No to zaczyna się problem, no bo 2000 zł miesięcznie to jest bardzo dużo, prawda? Oczywiście możesz mieszkać w klitce 40-metrowej z trójką dzieci, no ale to widzimy właśnie, jaki jest standard życia w Polsce, prawda? No i popatrzmy w takim razie, jak to wygląda. No proszę zobaczyć, no już tutaj mamy na przykład, widzicie, tutaj mamy Gdańsk, prawda? No i w Gdańsku się wydaje, że wcale nie jest tak zimno, prawda? Nie wiem, nie jest zimniej na przykład niż w Szkocji, w jakimś tam Edynburgu czy gdzieś, prawda? Bo tam też takie temperatury w nocy, czy podobne są, prawda? No i widzimy, że tu jest w nocy 7, 5, 4, 3, 2 stopnie, prawda? 2 stopnie w nocy, czyli temperatura jeszcze nawet nie spada poniżej zera, prawda? Ale jeżeli sprawdzimy sobie miasta poza Gdańskiem, no to widzimy, proszę bardzo, już temperatura jest o 1-2 stopień niższa w nocy, czyli tego gazu trzeba w nocy więcej znacznie używać. Widzimy, już w piątek będzie 0, tak? W Gdańsku w piątek będzie 2 stopnie, a w Żukowie, w takim miasteczku poza Trójmiastem, poza Gdańskiem, już jest 0, bo dalej od morza, a morze grzeje w zimę, tak? I jest ciepłe, prawda? A gdy w głąb terenu, to jest zimniej, prawda? I w zależności, czy na zachód, czy na wschód, tak? Ale widzicie, jeżeli wejdziemy jeszcze głębiej od Gdańska, prawda, w te Kaszuby, prawda? No to mamy, widzimy, tu się już zaczyna minus 1, prawda? Minus 1, tak? Czyli w Gdańsku, w piątek, w nocy będzie 0, 15 czy tam 20 km za Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie, przepraszam, będzie 2 w Gdańsku w nocy, 20 km za Gdańskiem 0, ale 50 km czy tam 40 za Gdańskiem, czy 30, tam nie pamiętam jak daleko jest Żukowo, to jest widzicie minus 1. Ale szanowni państwo, w Białymstoku będzie minus 2. No i zapewne się znajdą w miejscowości w Polsce, gdzie już w piątek, nie ten, tylko za tydzień, są miejscowości prawdopodobnie, w których i miasta, w których może temperatura spaść do minus 3, minus 4. No jeżeli ja pierwsze 3 miasta potrafiłem trafić i wpisałem Gdańsk, potem wpisałem Żukowo, Kościerzynę i Białystok i wiedziałem, że każde z nich będzie coraz zimniejsze, a tak mi się zdarzyło, to pewnie zaraz byśmy znaleźli jakieś miasta i miasteczka jeszcze bardziej gdzieś w jakichś dolinach, w których może być minus 3, minus 4 stopnie w Polsce. Już za tydzień, tak? I co to oznacza? No to oznacza gigantyczny koszt dla rodzin, prawda? Bo to już się zaczyna ogrzewanie, jeżeli mieszkamy w domu, prawda? No a wiemy, jak drogie teraz jest drewno, jak drogi jest węgiel, wiemy, jak wszystko to jest teraz drogie i to jest problem, bo też trzeba chodzić do tego pieca i tam dodawać, więc to musimy wziąć pod uwagę, że to jest jako taka druga praca, prawda? Bo mało kto to rozumie, kto nie mieszka w domu, albo mieszka w domu, ale jego rodzice ogrzewali, a nie on, bo chodził do szkoły i był dzieckiem. No ale ogrzanie domu, szanowni państwo, węglem, drewnem i tak dalej, to jest taka praca na pół etatu, bym powiedział, prawda? Przez kilkanaście miesięcy. No bo tam trzeba chodzić 2 godziny dziennie, tam trzeba chodzić, rozpalać, czyścić, a jak ktoś ma drewno, no to te drewno trzeba kupić, przywieźć, poukładać, porąbać, wysuszyć, potem chodzić, to robić, prawda? To jest normalnie druga praca. Oczywiście możemy mieć gaz albo możemy mieć elektryczność, no ale to będzie już na pewno, bo grzanie takim drewnem to po prostu będzie cię kosztowało tam powiedzmy 500 czy 600 zł miesięcznie, czy tam 700, no ale musisz się z tym liczyć, że do tych 500 zł miesięcznie, czy tam 600 zł miesięcznie ogrzewania tym drewnem, czy tam 700, 500, 600 zł miesięcznie, w zależności od temperatury, bo jak masz małe dzieci, to musisz mieć ciepło, bo jak będziesz mieć zimno, to dzieci będą chorować i koniec, prawda? Trzeba to zrozumieć, wiecie, bo w danym momencie to się strasznie bagatelizuje w Polsce, bo w danym momencie mamy taki problem, że większość ludzi po prostu dzieci nie ma. Większość ludzi, która mieszka w Polsce, to są ludzie, którzy te dzieci odchowali.
To są ludzie, którzy dzieci odchowali, prawda? Ich dzieci na przykład wyjechały za granicę, są to, wiecie, babcie, dziadki, prawda, i tak dalej, lub też ludzie, którzy sobie już dzieci odchowali i na przykład nie rozumieją, że w danym momencie to jest wszystko takie drogie, bo nie mają dzieci i, wiecie, utrzymanie w domu 22 stopnie jest dużo. Z drugiej strony bardzo dużo ludzi mieszka po prostu w tych klitkach 40-metrowych, no ale bardzo często mają tylko jedno dziecko, prawda? No to jeszcze jakoś wytrzymują na tych 45-metrowych klitkach z tym jednym dzieckiem, no i płacą tylko 500-600 zł za gaz w bloku, prawda? No ale właśnie problem jest z tymi blokami, że dużo właśnie jest bloków, ale ludzie w normalnych warunkach powinni mieszkać w Polsce w domkach, prawda? Powinniśmy budować domki i domy, prawda? No bo inaczej się rodziny nie da mieć większej, prawda? W takich małych klitkach. Więc Polska będzie się pod tym kątem znacznie wyludniać. Przede wszystkim powinniśmy, moim zdaniem, druga sprawa jest taka, że widzimy, co się dzieje na świecie i ja to drążę od lat mówię. Słuchajcie, popatrzcie, jaka jest sytuacja. Jest sytuacja na Ukrainie, prawda? To jest drugi punkt, który jest bardzo ważny w Polsce. Popatrzcie, jaka jest sytuacja na Ukrainie. Sytuacja na Ukrainie jest taka, że widzicie, wystarczy jedna ruska rakieta i niszczy, taka jedna ruska rakieta niszczy blok z 200 mieszkaniami w środku, prawda? I popatrzcie, jaka jest sytuacja w Strefie Gazy. Jedna rakieta niszczy blok ze setką mieszkań w środku. Popatrzcie, jaka była sytuacja w Turcji. Jedno trzęsienie ziemi niszczy setki bloków, prawda? No a jeżeli mamy domki, jeżeli budujemy domki jak w Wielkiej Brytanii, no to powiedzmy jedna rakieta zniszczy jeden czy dwa, czy może trzy domki i tyle, prawda? A tak, widzicie? Więc w Polsce jest obłęd. Ja uważam Polskę za bardzo głupie państwo, że Polacy coś takiego sobie robią, że Polacy dalej budują mieszkania, prawda? Bloki, prawda? Bo jak się szupnie taką rakietę w taki blok, no to jest po bloku. A jak się buduje domki, no to rakiet nie wystarczy, prawda? No bo na 1000 domków teoretycznie będzie trzeba, nie wiem, 500 rakiet, jeżeli domki są blisko, prawda? Albo 1000 rakiet, jeżeli są daleko, prawda? A na 1000 mieszkań, szanowni państwo, w dwóch blokach wystarczy czasem jedna rakieta, bo hukniesz w taki wieżowiec tą rakietą, ten wieżowiec się wywali na ten drugi wieżowiec i po dwóch wieżowcach, prawda? Czyli 1000 mieszkań można w Polsce zniszczyć bardzo łatwym sposobem. I to jest szokujące. Moim zdaniem my Polacy powinniśmy, szanowni państwo, dosłownie wprowadzić zakaz, dosłownie, bo widzimy, co się dzieje w Strefie Gazy, widzimy, co się dzieje na Ukrainie i moim zdaniem okej, zbroimy się, fajnie, że się zbroimy, ale popatrzcie, jakie to by było mniejsze zagrożenie, no bo gdybyśmy mieli same domki, tak jak w Wielkiej Brytanii, że mało tych bloków by było, prawda, jak w Wielkiej Brytanii, bo w Wielkiej Brytanii większość to są domki, tak? Tylko że oni też nie mają zagrożenia rakietowego, no ale my teoretycznie mamy. A proszę zobaczyć, jakby to wpływało obronnie na Polskę, prawda? Bo tak, wiecie, no bo to można steroryzować jedno miasto i je szybko zburzyć. No wiecie, no 10 wieżowców, 10 rakiet i do widzenia, tak? A tak, jeżeli w każdym wieżowcu jest powiedzmy 100 mieszkań, prawda? Czy nawet 200 mieszkań, no to 10 razy to jest 2000 mieszkań. No a żeby zniszczyć 2000, szanowni państwo, domków, no to tych rakiet tam trzeba setki, prawda? Czy tam może nawet tysiące, tak? Więc widzimy, jak łatwo terroryzować Polskę i Polaków, no taką głupotą naszą, chęcią chciwości i zysku, prawda, żeby Polaków ustawiać na 40-metrowych klitkach. Tak, to jest moja taka dygresja i dlatego ja uważam państwo polskie za państwo głupie, prawda, a tych, którzy lubią to państwo, uważam za takich samych głupków albo jeszcze większych, prawda, no bo widzą, mimo to, że widzą, no, że król jest nagi, no to się cieszą i klaszczą, prawda, więc musimy zrozumieć, że mamy państwo chciwe i te państwo chciwe sprawia nawet takie nam niebezpieczeństwo, które potem, z którymi my musimy się użerać, tak? Bo teraz, żeby chronić te wszystkie bloki, no to trzeba kupować, wiecie, antyrakiety, prawda? Ten parasole, prawda? Ochronne, jeżeli chodzi o no, takie rakiety, które zbijają te rakiety, które lecą, prawda? No a tak byśmy nie mieli takiego gigantycznego problemu, no bo wiecie, no ja rozumiem, że gdzieś tam są jakieś wieżowce, biurowce,
No ale to jest pierwsza rzecz, tak? Że to jest taki minus w Polsce. Ja oczywiście nie mówię, że nas kiedykolwiek Rosja zaatakuje i tak dalej, bo Rosja nie zaatakuje NATO, ale kiedyś NATO może się rozpaść. O to chodzi, prawda? Że ja uważam, że Rosja nie zaatakuje NATO, czyli Polski, ale NATO może się kiedyś rozpaść. O to chodzi, prawda? Że NATO może się kiedyś rozpaść. I wtedy może zaatakować. Ale NATO nie zaatakują Polski, no to jest nie, nie zaatakują, ale NATO może się rozpaść i wtedy kiedyś będą mogli, za 10 lat czy za 15, ale właśnie o to chodzi, że trzeba myśleć do przodu. Więc ja jestem generalnie, ja jestem nawet nie powiem fanem, ale to jest dla bezpieczeństwa naszego narodu, naszych dzieci i naszych wnuków. No bo widzimy, co się dzieje. Ja to ciągle powtarzam. Zobaczcie, co się dzieje w Strefie Gazy. Jedna rakieta nie ma bloku, czy tam trzech naraz, bo jeden walnie w drugi i to wszystko się sypie, prawda? W kraju mamy gigantyczny kraj, pusty kraj z tyloma ziemiami. No my powinniśmy budować domki, 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 jeszcze raz domki. W ogóle powinniśmy po prostu to zrozumieć. Nie mówię, że jakieś wille, wiecie, 300-metrowe, ale 100-metrowe, 120-metrowe, 90-metrowe domki, 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 które łatwo ogrzać kominkiem, tym czy tamtym, czy dużo gazu nie biorą i to jest dobre. Prawda? A te blokowiska obrzydliwe są ohydne. Zresztą sami widzimy, jak potem one wyglądają po 50 latach i właśnie mamy to tego przykład w każdym mieście, jak ohydnie wyglądają szare blokowiska, prawda? Że to jest po prostu ohydne, prawda? Tak więc tutaj widzimy, że w Polsce nie ma pomyślunku w ogóle taką prostą rzeczą, bo ludzie mówią, a jest wolny rynek, ludzie chcą kupować gówno, prawda? Nie ma czegoś takiego na świecie jak wolny rynek. Nawet cenę ropy się bardzo często, tak jak teraz jest, wiecie, łubu-dubu, sankcje Stany Zjednoczone chcą wprowadzać, bo mieli sprzedawać ropę po jakiejś cenie, a nie sprzedają. Wiecie, przecież OPEC to też jest po to, żeby regulować ceny ropy i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, nie ma czegoś takiego jak wolny rynek. W Polsce nie ma wolnego rynku, bo szanowni państwo, nie możesz sobie jutro postawić stoiska naprzeciwko Auchan, Lidla czy Biedronki. Nie możesz, prawda? Bo przyjdzie do ciebie czerwony urzędnik i on ci da mandat i karę i pójdziesz do więzienia, bo w Polsce mamy taki quasi-feudalno-korporacyjny ustrój. No ale dobra. I tutaj widzimy, że jest takie niebezpieczeństwo w Polsce, że wszędzie się buduje te bloki. No ale jeszcze pal licho, gdyby budowali te bloki, szanowni państwo, no to wracasz do Polski i co? Żeby jeszcze budowali te bloki i te bloki były na przykład, wiecie, żeby te bloki były z dużą ilością mieszkań w środku, które są duże. No a o to chodzi, że co? Jeżeli jesteś w danym momencie młodym człowiekiem, to z tego rodzaju polityką mieszkaniową istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że będziesz mógł żyć jak człowiek w normalnej wielkości nieruchomości. Mieszkanie, tak? To jest w ogóle. Widzicie, bo my jesteśmy generalnie w depopulacji i ceny nieruchomości powinny się zawalić. Przepraszam, łyczek kawy. Ceny nieruchomości powinny się zawalić. A czy one się zawalą, to zależy też od polityki rządu, czy będą ją pompować, prawda? Ci będą pompować, którzy rządzili, więc kupienie normalnego mieszkania, normalnej wielkości i ogrzewanie tego mieszkania przez następne 50 lat jest jakiś ogromny, ohydny, obrzydliwy wysiłek i jest to moim zdaniem bez sensu, prawda? Jednak za plecami, szanowni państwo, obecnego rządu są tacy ludzie jak Hołownia. Dla mnie to są wszystko, i Tusk, dla mnie to są obrzydliwe postacie polskiej polityki. Wiecie, jakiś koleś tam z TVN-u, prawda? No, obrzydliwa postać, która. Ja pamiętam, szanowni państwo, rządy tego człowieka. Pamiętam to wszystko, szanowni państwo. Pamiętam to wszystko i tyle tam. Wiecie, bo człowiek, który popełnia raz błąd, bo. Można było głosować na Tuska, można też było głosować na Morawieckiego, tak? No, człowiek, który popełnia raz błąd, no to każdy popełnia. Ten, kto nie popełnia błędów, to znaczy, że nic nie robi i nie próbuje, prawda? Czasem nawet można jakoś
drugi raz popełnić ten sam błąd, chociaż się nie powinno, ale czasem tak bywa, że ten drugi raz, gdy popełnimy ten sam błąd, to dlatego, że pomyślimy sobie, no jednak może spełniły się jakieś warunki, które sprawiły, że ta osoba, czy też ta sytuacja, czy też ta rzecz może zachowa się inaczej. No ale na ogół jest tak, że tak w ogóle nie jest, prawda? Więc błąd powinno się popełniać tylko raz. Tylko raz, prawda? Tylko raz, bo jeżeli ktoś wie, że popełnił błąd i wie, że to był błąd, że to było złe i wie, że jeżeli zrobi to jeszcze raz, czyli na przykład zagłosuje na Tuska, czy Morawieckiego, czy jakiegoś tam kolesia z TVN-u, prawda? I tak dalej, i wie, że będzie to samo i wynik będzie taki sam jak wcześniej, no to znaczy, że taka osoba generalnie ma bardzo niski poziom inteligencji i ogarnięcia. No bo wiedząc, że będzie źle, to i tak popełnia ten sam błąd, tak? Rozumiemy to? Rozumiemy to? Więc generalnie ludzie dzielą się na ludzi, którzy rozumieją, że nie mogą ciągle robić, bo widzicie, znaczna część ludzi w ogóle w życiu, nie wiem, czy wy wiecie o tym, ale znaczna część ludzi w życiu, dlaczego mają problemy? Znaczna część ludzi ma problemy takie, ze względu na to, że nie mają wykształconych umysłów. Umysłów, tak? Bo człowiek, jeżeli nie wykształci sobie umysłu, po to jest szkoła, prawda? Jest jaka jest, ale po to jest szkoła, żeby człowiek mógł sobie wykształcić umysł. Jeżeli człowiek chodzi do szkoły, wiecie, bo nie wszyscy potrzebują szkoły. Nie wszyscy potrzebują szkoły, bo jest bardzo dużo ludzi, którym szkoła szkodzi, prawda? I oni po prostu są inteligentni sami z siebie, mądrzy i tak dalej, i osiągną sukces, będą bogaci i tak dalej, prawda? I szczęśliwi. Jednak większość ludzi miażdżąca, jak nie prawie wszyscy, znaczna część, prawda, tej szkoły potrzebuje, bo jeżeli nie będzie chodzić do szkoły, prawda, to nie wykształci sobie umysłów, prawda, nie wykształci w sobie mądrości, nie wykształci sobie toku myślenia i odporności na stres. Tak? Ludzie, którzy bardzo często kończą edukację na poziomie tam podstawówki, zawodówki, czy tam czegoś, prawda? Czy tam nawet liceum, jakiegoś takiego, i nie idą dalej, prawda? I nie ćwiczą swojego umysłu do co najmniej 25 roku życia i potem dalej też nie ćwiczą, tylko widzicie, jeżeli człowiek nie ćwiczy swojego umysłu, to tak jest taki sam jak człowiek, który nie ćwiczy swojego ciała. Człowiek, który nie chodzi na spacery, nie uprawia sportu, jak jest dzieckiem i tak dalej, no to będzie taki chrlawy, albo gruby będzie, albo taki, albo owaki, taki niemota, tak? Tak to działa. Tak to działa. No jeżeli będzie ciągle siedział, prawda, przed komputerem, prawda? Oczywiście z kobietami to jest troszeczkę inaczej, bo to jest płeć piękna i bardzo dużo kobiet po prostu nie potrzebuje, wiecie, uprawiać sport, żeby być ładna i tak dalej, tak? No, ale generalnie, jak są dziećmi, no to chodzą na ten WF, biegają, bawią się na placu zabaw. Popatrzcie, jak dzieci na placach zabaw biegają. Przecież one śmigają, przecież one są małe, czy to dziewczynka, czy chłopak, no to biegają. Nawet dziewczynki można powiedzieć, że są bardziej aktywne niż chłopcy, prawda? I bo generalnie dziewczynki są takie bardziej, jak są małe, one są bardziej takie, jakby powiem, komunikatywne, mądrzejsze. Generalnie dziewczynki są jakieś takie no bardziej komunikatywne. Chłopcy, ich obchodzi takie jakieś wewnętrzne coś, prawda? Ja zauważyłem, że jeżeli chodzi o małe dzieci, to chłopcy są tacy bardziej skryci, ich bardziej obchodzi taka fizyczność, mniejsza komunikacja. A dziewczynki są takie siup, 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 wiecie, takie do ludzi, prawda? I bardziej ogarnięte pod tym kątem. No tak to działa, młodzi chłopcy po prostu myślą inaczej, na inne rzeczy patrzą, prawda? No i gdybyśmy, szanowni państwo, gdyby dziecko nie chodziło na plac zabaw, gdyby nie chodziło na spacery, gdyby nie biegało, potem nie ma WF-u, nie uprawia sportu, tylko siedziało, no to będzie jakieś dziwne i tak dalej. I podobnie też jest z edukacją, prawda? I jeżeli, szanowni państwo, jeżeli się nie uczymy, jeżeli nie chodzimy do szkoły, prawda, jeżeli nie ćwiczymy swojego umysłu, jeżeli nie mamy dodatkowych hobby w życiu, które rozwijają nam umysły, nie wiem, gra na instrumencie, nie wiem, dodatkowa matematyka, nauka języków,
wiecie, wiele rzeczy, no, jakieś takie rozwijające umiejętności, prawda, rozwijające charakter, odporność na stres. No to generalnie, jeżeli ktoś, szanowni państwo, się nie rozwija i kończy, wiecie, takie zainteresowania, edukację na pewnym poziomie bardzo szybko, no to jest nieodporny na stres, bardzo często jest po prostu głupi, bardzo często jest prymitywny, prawda? Bardzo często tak niestety jest. Nie zawsze oczywiście, ale generalnie tak jest, bo potem bardzo dużo ludzi na przykład może być, wiecie, mało wykształconych, ale na przykład są mądrzy po prostu, bo są mądrzy, bo mieli mądrych rodziców i tą mądrość od nich wsiąkali, prawda? Bo to nie ze szkoły tylko wsiąkamy, prawda, mądrość. Mieli fajne otoczenie i tak dalej. Wiecie, niepatologiczne, w którym mogli się rozwijać pod jakimiś kątami, potem prowadzą na przykład biznesy i w tych biznesach też się rozwijają, prawda, są odporni na stres i tak dalej, to takim ludziom, wiecie, nie potrzeba, ale generalnie no po to jest edukacja, żeby ludzie nie byli prymitywni, żeby ludzie nie pozostali na tym poziomie prymitywności, prawda, no, taka jest prawda, no jeżeli ktoś tego nie rozumie, to nie wie, do czego jest w ogóle edukacja. Prawda? Edukacja jest po to, żeby nabierać odporności na stres i żeby ćwiczyć umysł, prawda? Żeby ćwiczyć umysł, żeby ćwiczyć myślenie abstrakcyjne, umieć analizować i tak dalej, i tak dalej. Umieć się zachować w różnych sytuacjach, przełożyć to na te sytuacje i tak dalej, i tak dalej. No. I dzięki temu człowiek może, widzicie, podejmować dobre decyzje. Ale jeżeli widzimy sytuację, w której, szanowni państwo, I do czego bije? Ludzie dzielą się na dwa rodzaje. Ludzi, którzy ciągle robią to samo, popełniają te same błędy, myśląc, że wynik będzie inny. Czyli robię ciągle coś to samo w kółko, myśląc, że wyjdzie mi inaczej. I dlatego bardzo dużo ludzi zapętla i wiecznie idzie w tej samej pętli, bo nie potrafią pomyśleć inaczej. Nie potrafią, aha, robię tak, no to źle mi wychodzi. Robię tak, to źle mi wychodzi, prawda? I rzecz jest w tym, że ludzie, znaczna część ludzi w swoim życiu nie potrafi zmienić toku swojego myślenia i działania. Człowiek, który, szanowni państwo, przedsiębiorcy, którzy nie potrafią zmienić toku swojego działania, nie będą zarabiać pieniędzy, prawda? Nie potrafią się przebranżowić w chwilę, w to, nie potrafią. Prawda? I o to chodzi, że właśnie podobnie jest z tymi wyborami. Demokracja ma to do siebie, że każdy może głosować. Każdy głupek, prawda, i tak dalej. I każdy darmozjad, i tak dalej, tak? Tak więc znaczna część ludzi będzie zawsze popełniała ten sam błąd. Ten sam błąd. Mimo tego, widząc, że jest źle, że to, znowu zagłosują na Tuska, znowu zagłosują na Morawieckiego, prawda? Mimo tego, że widzą, że jest zły, że jest niedobry, że jest jeden, drugi jest, że są kłamcami, że są łgarzami, prawda? To i tak, bo nie potrafią wymyśleć czegoś sobie w swoich umysłach, bo przede wszystkim oglądają, wiecie, telewizor, a w telewizorze propaganda, prawda? Przede wszystkim trzeba wyrzucić telewizor, prawda? Znaczy telewizor nie, no bo ja na przykład, wiecie, no mam urządzenie, które nazywa się telewizorem, ale nie oglądam telewizji, prawda? Nie oglądam, bo mnie obrzydza i chce mi się wymiotować, gdy to włączam. Zresztą nie rozumiem, po co oglądać reklamy ciągle, prawda? Bo w telewizorze ciągle reklamy w ogóle mnie zadziwia. Jak można oglądać film? Ja tam ciągle reklamy. Nie wiem, może te reklamy można już przewijać? Nie wiem. Nie oglądam, szanowni państwo, nie wiem. No i problem jest taki właśnie, szanowni państwo, że jak wygra Tusk, no to Tusk będzie robił podobne rzeczy, które robi Morawiecki, bo Morawiecki i ta jego ekipa będą pompować ceny nieruchomości, tak? Ale Tusk obiecał jeszcze bardziej pompować ceny nieruchomości. No i tu właśnie jest problem. Że taki młody człowiek w danym momencie, wiecie, wprowadzili ten bezpieczny kredyt, ale to będzie totalna zapaść. Bo teraz większość ludzi, jeżeli tak będziemy wprowadzać te, im więcej ludzi będzie dostawało bezpieczny kredyt, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ktokolwiek sobie kupi nieruchomość bez bezpiecznego kredytu.
Tak, tylko problem z bezpiecznym kredytem jest to, że tylko mogą kupić nieruchomość na bezpieczny kredyt, co niektórzy ludzie. Czyli on jest gorszy, trudniej go dostać niż normalny kredyt, ale jest dostępny tylko dla pewnej grupy. Problem w tym, tak, że jeżeli wygra obecna władza, no to on będzie kontynuowany i im dłużej będzie działał, tym będzie gorzej dla Polski i dla samych ludzi w Polsce, tak? Czyli będzie coraz gorzej. Jednak Tusk, prawda, obiecał w ogóle na 0% takie kredyty, tak? Więc będzie jeszcze gorzej, tak? Więc generalnie w danym momencie w Polsce, jeżeli ktoś jest młodym człowiekiem, to życie w Polsce generalnie się stało moim zdaniem jakimś w ogóle harakiry. No harakiry. Zrobiłem wielokrotnie, szanowni państwo, bo widzicie, bo czy zostać w Polsce, czy wyjechać z Polski. Słuchajcie, jedni są młodzi, drudzy mają dzieci, trzeci są starsi, czwarci na emeryturze, pięci tam mają biznes przenośny, inni mają to, mają ta. Wiecie, jest 1000 czy 10 000 różnych sytuacji życiowych i 10 000 profili ludzkich, i to człowiek powinien sobie dla siebie dostosować to, czego on chce. Ja naprawdę nie będę nikomu przecież mówił, co ma robić. Przecież, no szanowni państwo, no, to jest bez sensu. To jest bez sensu. Można powiedzieć, słuchaj, to jest tutaj to, jak zrobisz to, to będzie prawdopodobnie tak, 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 tak. Jak nie zrobisz, to będzie tak, 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 tak. I w tych filmach wszystkich pokazuje na przykład, prawda, że życie w Polsce w danym momencie to jest obłęd. Obłęd. Jest obłęd. Obłęd, szanowni państwo. Życie w Polsce dla znacznej części ludzi to jest obłęd. Oczywiście. Dla znacznej części ludzi może być lepiej żyć w Polsce, prawda, niż na przykład za granicą. Bo na przykład, wiecie, Wielka Brytania zapada się pod swoim własnym ciężarem i przez swój własny wcześniejszy sukces. Oni nie są w stanie utrzymać swojego statusu, swojej hegemonii. Oni nie są w stanie tego zrobić po prostu bez dalszego okradania świata, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo oni okradali świat, dlatego mieli ten status. Nie są, więc oni się zawalają pod swoim własnym ciężarem, tak? I jednak dla wielu ludzi bardziej się opłaca wrócić do Polski, jeżeli na przykład mają pieniądze, mimo tego, że mają na przykład dzieci. Bo widzimy, bo rozgraniczamy dwie sytuacje. Ludzi, którzy nie mają na kupno sobie za gotówkę nieruchomości, ludzie, którzy mają. Jeżeli na przykład mieszkam w Wielkiej Brytanii, prawda, i wiecie, mogę sprzedać swój dom tam, czy też mam pieniądze, prawda, i mogę wrócić do Polski i będę mógł mieszkać na przykład w domu bez kredytu, kupię sobie dom bez kredytu, prawda, i mam na przykład troje czy dwoje dzieci, kupię sobie dom bez kredytu, bo mam akurat pieniądze w jakimś, nie wiem, polskich fajnych miast, prawda, no to w takim razie wielu ludziom może się tak opłacać wrócić do Polski, bo życie w Polsce bez kredytu, prawda, może być dobre. Może być dobre, bo jeżeli masz żyć z kredytem w Wielkiej Brytanii, a bez kredytu w Polsce, no to mimo tego, że w Polsce zarobki są niższe, to może ci się łatwiej żyć. Tym bardziej, jeżeli wiecie, wprowadzą te 800 plus od stycznia, bo dodatkowo będzie 800 plus. Oczywiście, to też jest jakoś ograniczone czasowo, prawda? Bo pamiętajmy, bo właśnie jest problem, że nie ma drewna, że nie ma tego, że nie ma tamtego, że drogi gaz, prawda? Ale, no, tak jak mówię, no Wielka Brytania też się zapada. No jest po prostu, wygląda, że wszyscy po prostu biednieją. I Wielka Brytania, i Polska, bo jest problem energetyczny. Tak? Energetyczny. Tylko, że my, Polska, w danym momencie jest w lepszej sytuacji, bo my nie mamy tylu ludzi i u nas jest generalnie depopulacja. Prawda? Gdybyśmy przycięli przyjazdy imigrantów do Polski, no to będziemy mieli zmniejszone zapotrzebowanie na energię. I ceny nieruchomości spadną. Co będzie też dobre, bo widzicie, bo jeżeli ceny nieruchomości w Polsce by spadły na przykład o połowę, w dużym stopniu wiele już spadło dawno, prawda? No ale powinny spaść już dawno jeszcze mocniej, tylko trzeba ograniczyć po prostu imigrację do Polski, prawda? I wtedy Polacy będą wracać do Polski, bo będą mogli sobie kupić tanią nieruchomość, prawda? Bo jeżeli ograniczymy imigrację spoza innych krajów, prawda, do Polski, no to ceny nieruchomości w Polsce bardzo mocno spadną.
Bardzo mocno i dzięki temu dużo Polaków będzie chciało zostać w Polsce właśnie, bo ceny nieruchomości spadły i nawet jak nie będzie bezpiecznego kredytu 0%, to i tak wtedy będzie się opłacało nawet zaciągnąć wysoko oprocentowane kredyty, prawda? Bo o to chodzi, że dużym problemem nie jest, szanowni państwo, w Polsce to, że są wysoko oprocentowane kredyty. To nie jest problem. To nie jest problem. Ja wiem, że Państwa to zadziwia, ale to właśnie nie jest problem. Problemem są w Polsce drogie nieruchomości. Ponad stan. Tylko, że wiecie, tak naprawdę te nieruchomości mogłyby być ultratanie, gdyby się przestało wprowadzać tylu przybyszy na kilkanaście lat. Potem można z powrotem, prawda? Bo ja nie mam przeciwko ludziom, którzy przyjeżdżają do Polski. Ja nie mam przeciwko, jeżeli ktoś chce przyjechać do Polski legalnie, jest, nie wiem, z Filipin, z Indonezji, czy tam, nie wiem, z jakichś tam rejonów tamtej Azji, czy gdzieś, prawda, czy wiesz, czy skądś, jakichś innych krajów, prawda, takich nam przychylnych kulturowo i politycznie i tak dalej, to ja na przykład nie mam z tym problemu, jeżeli ludzie chcą przyjeżdżać do Polski, pracować i tak dalej, zakładać biznesy, budować nasz kraj, czy też nawet przyjeżdżać na pół roku, na przykład na kontrakty. Ja w ogóle nie mam z tym problemu, oczywiście, jeżeli to są dobrzy ludzie i tak dalej, prawda, to jest okej, prawda, tylko że o co chodzi? O to chodzi, że powinno się przydusić totalnie przyjazdy z zagranicy, po to, żeby właśnie te ceny nieruchomości spadły i żeby przystosowywały się, i żeby zarobki wzrosły, prawda? To dzięki temu Polacy zostaną w Polsce, bo zarobki trochę wzrosną, bo trzeba to przydusić, prawda? I ceny nieruchomości spadną, bo jeżeli widzimy, szanowni państwo, bo widzimy, jeżeli mamy sytuację, w której, popatrzmy, jeżeli mamy sytuację, że 100-metrowy apartament kosztuje, szanowni państwo, 1 200 000 zł, co są to w Polsce niebotyczne pieniądze, prawda? I taki apartament jest oprocentowany, wiecie, 9%, i taki apartament jest, szanowni państwo, oprocentowany 9%, to jest taka sytuacja, w której rata na ten apartament, tu jakaś dziwna ta rata nam wyszła. A może i taka. Nie, no na 30 lat 9 property. Aha, 000. Dobra. I widzimy. I nieruchomość za 1 200 000 zł na 100% kredytu to jest rata 10 tysięcy złotych, tak? 9 600. To na 30 lat. No to jest bez sensu, prawda? No to przecież nikogo na to nie stać. Tak, ale szanowni państwo, gdy cena takiej nieruchomości, no bo spadnie do 500 tysięcy złotych, tak? Bo jak wiemy, do 500 tysięcy złotych i dalej oprocentowanie to 9%, ale wtedy jak spadną ceny nieruchomości, to będzie można obniżyć jeszcze mocniej oprocentowanie, bo wtedy ta inflacja może spadać i tak dalej, to zobaczymy, no to rata wyniesie 3000 złotych, tak? Czyli mamy ratę, szanowni państwo, w jednej sytuacji ekonomicznej mamy ratę 10 tysięcy za kupno 100-metrowej nieruchomości w Polsce, a w drugiej ekonomicznej sytuacji mamy ratę 3000 złotych. Tak? I my nigdy nie dojdziemy w Polsce do takiej sytuacji, że będziemy mieli tak ultra drogie nieruchomości i tak drogie kredyty, żeby tu w ogóle ktokolwiek chciał zostać i wrócić. Tak? Przecież to jest bez sensu. Tak? To jest kołchoz, tak? Jakiś w ogóle. I mówicie, to niemożliwe. Jak niemożliwe, szanowni państwo? Przecież ja ciągle pokazuję filmy. Ja ciągle pokazuję filmy, na których widać przepięknie, że kupno, wiecie, w Hiszpanii nieruchomości za 500 tysięcy złotych 100-metrowej czy 120-metrowej jest przecież po prostu łatwość, tak? Przecież pokazuję filmy, szanowni państwo, i to nie są żarty, że zakup nieruchomości w Hiszpanii potrafi być przez 50 lat 50 razy tańszy niż zakup nieruchomości w Polsce. Rozumiemy to? Zakup nieruchomości, szanowni państwo, w Hiszpanii potrafi być 50 razy tańszy niż zakup nieruchomości w Polsce przez 50 lat. I to nie są żarty. Proszę wejść w te filmy i to zobaczyć. To nie są żarty, że to jest 5000% taniej. Szanowni państwo, to nie są żarty. To nie są żarty. Bo jeżeli mamy nieruchomość, szanowni państwo, widzimy, bo ja to ciągle tłumaczę, jeżeli mamy nieruchomość, jeżeli w Hiszpanii możesz sobie kupić 100-metrowy piękny apartament za 300 tysięcy złotych,
tak? I go nie musisz ogrzewać, bo przecież popatrzcie, dzisiaj na przykład, widzicie, to jest Teneryfa. Dzisiaj na Teneryfie jest 32 stopnie, w nocy 23, tak? W piątek następny w nocy będzie 22 stopnie, a w piątek następny w Polsce będzie minus 2-3 stopnie, prawda? Więc tego nie trzeba ogrzewać, butów na zimę, nic, prawda? Rozumiemy to i rzecz jest w tym, że widzicie, na takiej Teneryfie można już sobie 100-metrowe mieszkanie kupić za 70-80 tysięcy euro, tak? Czyli wiecie, 300 tysięcy złotych, tak? A w Polsce, żeby sobie kupić, wiecie, w jakimś mieście przybrzeżnym, nabrzeżnym, 100-metrowy apartament, no to, szanowni państwo, widzieliście, to jest 1 200 000 złotych. To są jakieś chore sumy, prawda? Jeżeli ktoś chce blisko plaży mieszkać czy coś. Wiecie, one są oprocentowane, te kredyty 9%. No to na 35 lat, szanowni państwo, taki kredyt to jest trzeba oddać 4 miliony złotych, tak? 4 miliony złotych. No ale trzeba to jeszcze dodatkowo ogrzewać. A z takimi cenami ogrzania dzisiaj, wiecie, bo dzisiaj ceny ogrzania to są ile? Wiecie, no 1000 złotych taki 100-metrowy apartament, tak? No to jest, szanowni państwo, drugi milion, to jest 5 milionów, tak? No 5 milionów, tak? No 5 milionów, a 300 tysięcy złotych. Tak? Zrozumiecie, to w Hiszpanii kupisz sobie 70-metrowy apartament za gotówkę za 300 tysięcy, 100-metrowy apartament za 300 tysięcy złotych, a ten apartament na kredyt w Polsce przez 35 lat będzie cię kosztował razem z ogrzaniem 5 milionów złotych. No i trzeba to zrozumieć, że to jest, wiecie, to są jakieś ogromne sumy. Co więcej, przecież tam się, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że przecież siła nabywcza w Polsce już po prostu leży, fakt, że w Hiszpanii wszystko w sklepach już jest tańsze, jedzenie, wszystko. Wszystko właściwie jest tańsze już, szanowni państwo, ale tam płaca minimalna na rękę to dwa razy więcej, to Polak na te 4 miliony, na te 5 milionów za tą nieruchomość, te 4 miliony na kredyt i milion tego ogrzewania, musi pracować dwa razy dłużej na płacy minimalnej i ogólnie na płacach średnich. I więc wychodzi na to, że dla Polaka te 5 milionów jest jak 10 milionów. A dla Hiszpana to jest dalej 300 tysięcy, szanowni państwo. Ja nie żartuję. Szanowni państwo, w Hiszpanii kupujesz sobie 100-metrowe mieszkanie za 300 tysięcy złotych, a w Polsce ono kosztuje przez 35 lat na kredyt razem z ogrzaniem na dzisiejszych warunkach 5 milionów złotych. Tylko 35 lat. Ale licząc to per purchasing power, płacą minimalną na rękę, no to jest tak jak Polak by miał 10 milionów wydać. I to nie są żarty, szanowni państwo, to jest matematyka, tego się nie oszuka, to nie jest kłamstwo, szanowni państwo, to nie jest jakieś widzimisię, to nie jest, szanowni państwo, jakieś szastanie statystyką, czy nie wiem, szastanie liczbami. Nie, to jest prawda. To jest prawda, tak jak, szanowni państwo, prawdą było to, że, szanowni państwo, 200 lat temu w Polsce jeszcze był dalej feudalizm, czy 250 lat temu, tak? No, 250 lat temu w Polsce był jeszcze feudalizm. Feudalizm dopiero zniesiono pod zaborami w Polsce. Dopiero pod zaborami zniesiono feudalizm, tak? Polski chłop był niszczony. Szanowni państwo, mówi się, ja to ciągle tłumaczę, Polakom się wmawia, że tam komuna nas zniszczyła. No, może nas zniszczyła, dowaliła, ale tak naprawdę, szanowni państwo, najbardziej nas niszczył feudalizm. Polska była jednym z ostatnich krajów w Europie, w którym zniesiono feudalizm w krajach tam zachodu, tej Europy, prawda, tam w stronę Atlantyku, prawda? Są kraje, w których feudalizm zniesiono 100, 150, chyba nawet 200 lat szybciej co niektórych, prawda? Tam pal licho, jak to tam wyglądało potem, ale wiecie, bo to też nie jest wszystko takie kolorowe, ale wiecie, no się mówi, że komuna, no tak, komuna nas zniszczyła, ale feudalizm nas zniszczył. No przede wszystkim my nie potrafimy tego zrozumieć, że to jest wszystko prawda, bo po prostu my jako naród mentalnie zostaliśmy niszczeni przez feudalizm prawie najdłużej w Europie, tak? Więc my mamy strasznie zniszczony tok myślenia, taki poddańczy, prawda? Dodatkowo oczywiście, no zabory na, no okej, zabory nam usunęły feudalizm, ale wprowadziły nam, wiecie, bycie pod nóżkami Niemca, Ruska i tak dalej, Austriaka, Węgra, prawda, i tak dalej, tak? No taka jest prawda, że byliśmy pod zaborami, byliśmy kategorią, nie wiem, tam drugą kategorią człowieka pod tymi zaborami przecież, to jest oczywiste, tak?
że to jest oczywiste. No i następnie przyszła wolna Polska, no ale ta wolna Polska, szanowni państwo, w 1900 roku i tak dalej, no to był, wiecie, no to była trochę Polska taka, wiecie, republikańska czy coś, no ale potem przyszła sanacja, ten cały Piłsudski, no to był przecież socjalizm i tak dalej, prawda? Przecież to był reżim, tak? No oczywiście nie porównuję tego reżimu do tego tam stalinowskiego czy hitlerowskiego, bo to przecież byliśmy gołąbkiem pokoju w porównaniu do nich, prawda? Jakimś, nie wiem, aniołkiem, prawda? Ale no to nie było wcale, wiecie, jakiś raj na ziemi, tak jak się wmawia Polakom, prawda? No a potem co? No potem nas oczywiście dowaliła jeszcze, pamiętajmy, że przez Polskę przeszła hekatomba pierwszej W, drugiej W, tak? Czy socjalizmu Piłsudskiego, prawda, i sanacji, tak? No a następnie przyszedł właśnie komunizm. I przyszedł komunizm. I dlatego komuniści mieli taki posłuch, no bo wiecie, bo zaczęli, bo pokazywali parcie, byliście feudalnymi chłopami, Janko muzykantami, tutaj byliście pod zaborami, a teraz jest, wiecie, komuniści pokazywali zapewne bardzo dużo rzeczy, które ludziom się pomagali, podobały, no bo wiecie, w 45 ludzie bardzo pamiętali, że był feudalizm, że był pan, że były zabory, że to, że tamto, prawda? I tak dalej, no mieli punkt zaczepienia, tak? No i był ten komunizm, no i teraz mamy to, co mamy, prawda? No mamy to co mamy, tak? Że w Hiszpanii, szanowni państwo, kupujesz sobie 100-metrowe mieszkanie za 300 tysięcy złotych, no a w Polsce, szanowni państwo, wagowo przez 50 lat ciebie mieszkanie będzie kosztowało 10 milionów złotych. No i powiedzcie mi, szanowni państwo, do czego tu wracać, czy do czego tu zostawać? Jak ktoś se kupi za gotówkę, żyje sobie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to okej, jakoś tam, wiecie, Polska to jest mój kraj, ja kocham Polskę, prawda, i zawsze przyjeżdżam w wakacje w Polskę, kocham po prostu Polskę w wakacje, po prostu uwielbiam Polskę w wakacje, jest bardzo fajna Polska, ja uwielbiam Polskę w wakacje, po prostu uwielbiam, jeździć po Polsce w wakacje, to jest dla mnie, wiecie, to jest dla mnie taka przygoda, prawda, ja kocham Polskę w wakacje, prawda, no ale w zimę jest zimno, śmierdzi, drogo, prawda, ciemno, prawda, i tak dalej, no ale wiosna, pszczółki latają, lato pięknie, fajnie, prawda, no po prostu mamy taki klimat, tak, mamy taki klimat. No ale finalnie, no szanowni państwo, skazywać, wiecie, no skazywać swoje własne dzieci i wnuki na współczesny feudalizm, który właśnie państwu pokazałem na matematyce, na tym kalkulatorze, no to jest obłęd. To ja się, szanowni państwo, na to nie zgadzam. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania. A przede wszystkim do kliknięcia w dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu każdy będzie otrzymywał powiadomienia z YouTube'a o najnowszych produkcjach na Formuła Nieruchomości. Pozdrawiam i do usłyszenia. A na sam koniec, szanowni państwo, chciałbym dodać, że no do czego chcecie wracać? Przecież w danym momencie mamy sytuację, w której mamy prawo w Polsce, które oznacza, że mogą ciebie nie wypuścić z kraju, prawda? W jakiej sytuacji? Na przykład w sytuacji takiej, w której na przykład ja uważam, że Rosja nas nigdy nie zaatakuje, ale generalnie mamy takie głupie rządy i szanowni państwo, wszystkie partie w Sejmie głosowały za tą ustawą, żeby wprowadzić, szanowni państwo, do Polski prawo, w którym zabrania się wyjazdu kobietom i mężczyznom w Polsce, z Polski, w trakcie działań W, prawda? Rozumiemy to? W Polsce mamy takie prawo, więc jeżeli coś by się stało, no to chcielibyście uciec tak jak Ukraińcy, no to oni by na przykład was nie wypuścili. Może by twoją żonę wypuścili z dziećmi, ale ciebie by już nie wypuścili, prawda? Nie byłoby z tym problemu, szanowni państwo, gdyby w Polsce było normalne prawo, a nie quasi-feudalne. Bo generalnie widzicie, bo już kilku następnych podżegaczy W tutaj tłumaczy, prawda, na wizji, że po wyborach wróci kwestia poboru do WO, prawda, czyli do wojska, prawda, i co to oznacza, że widzicie, bo generalnie w Polsce jest taka debata, czy mamy mieć wojsko profesjonalne, czy też takie właśnie z poboru, tak, tylko problem jest w tym, szanowni państwo, że w Polsce jest 3 czy 4 miliony, czy 5 milionów urzędników, prawda? Są tak,
I ci ludzie właśnie powinni być powoływani, szanowni państwo, do wojska. Ci ludzie właśnie powinni bronić, jak to mówią, ojczyzny w czasie takich działań, ze względu na to, że to oni żyją na garnuszku z naszych pieniędzy pracowników i działalności gospodarczych i przedsiębiorców, tak? Ja bym nie wrócił w ogóle do kraju, w którym widzicie ciężko pracującego człowieka, który płaci podatki, buduje Polskę, przedsiębiorcy, który wiecie, no bo żeby być, trzeba być mądrym, prawda, trzeba zarabiać, prawda? I oni chcą powoływać takich ludzi do armii, prawda? No i rzecz jest w tym, że ja się brzydzę takim ustrojem w kraju, w którym 5 milionów ludzi żyje na garnuszku ludzi pracujących, prawda? Przede wszystkim w Polsce, okej, wprowadźmy pobór, ale niech to będzie pobór z ludzi, którzy nie uciekną z Polski, prawda? Bo jeżeli będziemy mieli z powrotem pobór, tak jak 20 lat temu, no to ludzie będą przed tym uciekać i Polska dalej będzie się wyludniać, prawda? Więc okej, niech sobie wprowadzają, ale szanowni państwo, to powinno być tak, że to powinni być urzędnicy, czyli jesteś urzędnikiem, to idziesz do wojska. Jesteś policjantem, masz też pobór, prawda? Jesteś 45-letnim emerytem, jakimś urzędnikiem, bo oni sobie przychodzą na emerytury w wieku 50 lat, no to też jesteś jak coś w tej grupie powoływanej wtedy, bo żyjesz za pieniądze Polaka, prawda? Żyjesz za pieniądze człowieka pracującego, prawda? Bo to nie urzędnicy budują kraj, prawda? Tylko budują kraj pracownicy, szanowni państwo, kraj budują ludzie przedsiębiorczy i tak dalej. Tak? A urzędnicy żyją na garnuszku. Jesteś nauczycielem, żyjesz na garnuszku, chyba że jesteś w prywatnej szkole, ale jak żyjesz na garnuszku z pieniędzy podatnika, no to też zostaniesz powołany, prawda? Każdy polityk, jeżeli chcesz być politykiem, w Polsce, szanowni państwo, w PiS-ie jest 50 tysięcy ludzi, no to jest 50-tysięczna armia. W PO jest 100 tysięcy ludzi, no to w PO jest 100-tysięczna armia. Szanowni państwo, w komunistach jest 50 czy tam 200 tysięcy ludzi, czy 30, no to jest 30-tysięczna armia, prawda? I tak dalej, i tak dalej. W PSL-u jest 200 tysięcy ludzi, największa chyba w ogóle to jest taka partia, no to mamy 200-tysięczną armię. Urzędników w Polsce jest 2 miliony, zresztą oni są niepotrzebni, no to oni powinni być zaciągani do armii. Bo, szanowni państwo, jak się będzie męczyć człowieka przedsiębiorczego, to on po prostu wyjedzie, prawda? A w Polsce mamy właśnie tylu ludzi, którzy żyją za pieniądze Polaków, że to właśnie oni powinni być powoływani, więc mówię wprost, w Polsce jest tak okropny feudalizm mentalny, że nawet pracujących ludzi, którzy budują to państwo, chcą niszczyć i wyganiać stąd właśnie w ten sposób. Bo normalny człowiek chce pracować, normalny człowiek chce zarabiać, prawda? No ale jeżeli trzeba mieć taką sytuację, w której, szanowni państwo, oni chcą zrobić pobór, okej, róbcie sobie pobór, jest 4 milionów ludzi, którzy nie uciekną. Chcesz być urzędnikiem? Jesteś rezerwistą. Chcesz być politykiem? Chcesz służyć krajowi, to jesteś rezerwistą. Chcesz być policjantem, jesteś rezerwistą. Chcesz być strażakiem miejskim, żyjesz z podatków, jesteś rezerwistą. Chcesz być straży granicznej, jesteś rezerwistą. Pracujesz w spółce Skarbu Państwa, jesteś rezerwistą. Tak. Ja bym nie wrócił do takiego kraju, gdzie ludzi przedsiębiorczych, wiecie, gdzie inteligencje, gdzie takich ludzi po prostu traktuje się jak, no feudalnych, głupich chłopów. Wiecie, bo gdy był feudalizm, to chłop nawet nie szedł na wojnę, tylko szedł, szanowni państwo, szlachcic, pan i tak dalej, rycerz i tak dalej, prawda? Widzicie? To taka jest różnica właśnie między skrajnym feudalizmem dzisiaj w Polsce, a wcześniejszym feudalizmem w średniowieczu. Bo w średniowieczu, tak jak mówię, no to był rycerz, jakiś tam husarz, tam wojownik, giermka miał, prawda? A w Polsce ludzi pracujących, widzicie, w życiu bym nie wrócił do takiego właśnie ustroju, gdzie no, korupcja mentalna jest na tak wysokim poziomie, że ona się nie chce skończyć. Przede wszystkim ona może się skończyć, gdy wreszcie ludzie zrozumieją, prawda,
Jakie są naprawdę zasady moralne w rzeczywistości? Oni tego nie rozumieją. Druga sprawa, to się nigdy nie zdarzy, że w Polsce będzie fajnie i będzie bogato, bo Polska jest skrajnie skorumpowanym państwem i skrajnie skorumpowanym mentalnie narodem. Polska jest bardziej skorumpowana niż Włosi, a jeszcze bardziej niż Hiszpanie, prawda? Tylko, że to w Hiszpanii kupujesz sobie 100-metrowe mieszkanie za 300 tysięcy złotych, a w Polsce na kredyt i ogrzanie tego mieszkania przez 50 lat w stosunku do twojej płacy kosztuje to 10 milionów złotych. No i taka jest, szanowni państwo, różnica między feudalną Polską, a różnica między innymi krajami na świecie. Pozdrawiam i do usłyszenia.